Witam serdecznie, Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania. Opowieści z kapelusza. Otóż fragment artykułu, który właśnie przed chwileczką wysłałem do wydawnictwa, aby umieścić w druku. Otóż ten fragment jest taki mówiący o swego rodzaju kuriozum, do jakiego doszliśmy w tymże tam współczesnym świecie. Pozwolę sobie o tym kuriozum, o tej fragmencie z tegoż artykułu powiedzieć, wręcz pozwolę sobie bezpośrednio zacytować, czytając. Współczesny świat stanowi swoiste kuriozum. Przez tysiąclecia medycyna naturalna, Słowian, chińska, hinduska, Indian itd. itp. opierała się na naturze. Na tym wszystkim, co natura, jej stwórca dali do dyspozycji roślinom, zwierzętom, ludziom. Podkreślam, tysiąclecia. Zioła, woda, żywność, bogate gleby, składniki żywieniowe i pokarm z tych gleb pełnowartościowy, lasy z ich bogactwem doskonale się sprawdzały w zdrowym, dobrym funkcjonowaniu między innymi istot dwunożnych nazywanych ludźmi. Współcześnie zaistniało coś, co kompletnie przeczy logice i zdrowemu rozsądkowi. Wiedza tysiącleci versus 70-80 lat wiedzy w cudzysłowie akademickiej, nazywanej też nie wiadomo dlaczego medycyną. Kuriozum polega na tym, iż stworzono kult procedur bazujących na tych 70-80 latach, a zapomniano o wiedzy, mądrości tysiącleci. Acz istnieje światełko w tunelu i sporo istot zauważa zasadność sięgnięcia do wiedzy i mądrości, do naturalnej kliniki zdrowia i obfitości. Baw się dobrze, do miłego. Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania.